Gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu. Wiedzieliśmy również o przygotowaniach niemieckich do masowej ewakuacji ludności. Według naszych przewidywań bój podjęty przez nas wewnątrz miasta, w momencie gdy Rosjanie uderzą z zewnątrz, skróci czas walki i oszczędzi zniszczeń. Pomyłka polegała na tym, że według naszej oceny względy natury wojskowej, dążenie Rosji do szybkiego powalenia Niemiec będą miały przewagę nad innymi. Rosjanie przywiązywali w tym momencie większą wagę do swojej rozgrywki dyplomatycznej i propagandowej, której przedmiotem było ujarzmienie Polski, aniżeli do szybkiego zajęcia Warszawy. Na przykładzie Paryża różnica między Rosją a sprzymierzeńcami zachodnimi występuje najjaskrawiej. 20 sierpnia żołnierze podziemnej Francji chwycili za broń. Powstanie w Paryżu wybuchło nieoczekiwanie i zaskoczyło dowództwo sprzymierzonych. Generał Eisenhower zmienił plan i skierował uderzenie wprost na Paryż. 4 dni później druga pancerna dywizja generała Leclerca połączyła się z powstańcami w Paryżu. Dlaczego nie twierdzi się, że powstanie w Paryżu było wymierzone przeciwko aliantom? Po prostu dlatego, że oba te mocarstwa chciały wyzwolić, a nie ujarzmić Francji. Ani na chwilę nie mam zamiaru uchylać się od osobistej odpowiedzialności za decyzje, które podejmowałem jako dowódca Armii Krajowej.